Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem pokazać hakowanie takiego oto sprzętu. To jest chyba najpopularniejszy ten zestaw do pilota IR, który można uczyć i potem sterować telefonem za pomocą telefonu, telewizorem czy jakimś rzeczą. Tu dołożyłem ten kondensator oczywiście na 6,3V 3300 do linii 3V, bo to jest na ESP. Tutaj może będzie widać do góry nogami. Tutaj jest ESP 8266 w tym miejscu, a tu pod spodem jest flash pod nim. Trochę pokombinowałem, no bo ja nie potrzebuję sterować telefonem, ja potrzebuję sterować inteligentnym domem, żeby inteligentny dom się mógł uczyć i sterować telewizorem, jakimiś wiatrakami i rzeczami. Tutaj mamy porty i my potrzebujemy tylko ten tu 3,3V, GND, masę, no i zerówkę musimy połączyć z masą. TX, LX do komunikacji. Da się flashować bezpośrednio stąd tą płytkę. Z początku mi się to nie udawało, więc wylutowałem pamięć EEPROM, żeby ją bezpośrednio zaprogramować. Ale później, ku mojej radości, udało mi się już programować przez te porty. Za pierwszy raz nie chciało złapać, potem złapało. Być może ten flash jest jakoś zakodowany tak, żeby nie może było inżynierii wstecznej zrobić. No ale po pierwszym zakodowaniu po prostu hot iron to nagrzałem topnikiem, zdjąłem flasha, przeprogramowałem i wlutowałem z powrotem. Aczkolwiek to dla niektórych może być problem, bo to trzeba jednak mieć hot ira i minimum oliwy w głowie, jak się lutuje. Teraz napisałem taki program. Tak trochę widzę na kamerze mylgota ten ekran, no trudno. Napisałem taki oto tutaj program. Przewinę go powoli. Który korzysta z biblioteki IR, SendIRF, i możemy sterować za pomocą kodów. To znaczy, w serwerze www pokażę. Tu mamy możliwości oczywiście IR i wtedy wysyłamy kod IR, on po prostu wyemituje go. Jeżeli odczytamy kod IR, tutaj jest pokazana ta reguła wyślij, a tu jest odbieranie i tu nam na konsolę rzuci wszystko i oprócz tego wyśle nam do domoticza w moim wypadku ten kod. Także jak jakiś pilot działa, to możemy zobaczyć, prawda, na spokojnie sobie, jaki to jest kod, żeby potem go na nowo móc wysłać. Jednolite są kody, także jeżeli tu się jakiś kod wyświetli odczytany i ja go wyślę, to taki sam, to on zadziała tak samo jak pilot. Tu jest pięknie cały serwer www i oczywiście upgrade, tak żebyśmy mogli aktualizować go zdalnie. Wtedy pobiera z serwera tutaj aktualizację. Jeśli by ktoś potrzebował przerobić sobie to do domotycz albo Home Assistant, a służę pomocą, z przyjemnością powiem, jak to zrobić. Podpowiem tylko szybko, tutaj to jest istotne, że GIP po czwarty to jest dioda czerwona LED, ta tutaj, później 13 przycisk, ten oficjalnie to jest ten reset, gdzie on tam jest? Tu ten przycisk, 14 to są diody IR, te, które sobie tam mrygają, a pod piątką mamy czujnik podczerwieni. Tak więc to jest najistotniejsze w tym. No dobrze, teraz tak trochę inaczej kadr zrobiłem, po to, żeby było widać. Mam telewizor LG z Magic Pilotem i mam tutaj zestaw kina domowego od Logitecha. Swoją drogą świetnie na tym wychodzę, bo za 1200 zł niecałe mam zestaw kina
domowego, który kosztowałoby o wiele więcej. No i teraz w uniwersalnym pilocie, jak sobie wejdę w źródła i wejdę sobie wszystkie wejścia i teraz sobie tutaj wezmę edytuj pilot uniwersalny. No i tu jest wszystko do wyboru, jest ten dekoder podłączony, ale nie mogę połączyć Logitecha, bo Logitech nie widnieje w tym telewizorze jako prawda. No i kończy mi się bateria w pilocie. Logitech nie jest podłączony jako kino, no po prostu się nie da. Nie mam w menu do wyboru, ale gdy wezmę i dam tutaj plusa, to robię głośniej. A jak ciszej, to robię ciszej. I teraz jak to działa? Jesteśmy w Domoticzu. Może tak będzie lepiej, o. Dalszy kadr w telefonie. I tutaj mamy kod. Przybliżę, żeby było widać ten kod. Tu mamy kod. I jeżeli na przykład odczytamy kod o numerze takim, to wciśnięto przycisk volume up, czyli do góry, i wysyła kod taki. I ten kod w Logitechu moim kinie mówi, że głośniej ma być, a ten mówi, że ma być ciszej, więc jak odbierze ten kod Domotic, to wyślę ten kod. To jeszcze można sterować przy okazji innymi jakimiś tam światłami, listwami, innymi bajerami, bo już jest czujnik podczerwieni. To możemy wiele odczytywać pilotów i wysyłać wszystkie kody IR. I tym sposobem mogę sobie sterować za pomocą pilota od telewizora, tak naprawdę każdego, głośnością kina domowego. Wszystkie te bajery wchodzą w użytkowe w Domoticzu i tu jest bramka IR Salon. Jak sobie wejdę w logi, to zobaczymy, jakie kody kiedy odczytała, na przykład IR Neka odczytał, IR Samsunga odczytał. I tak kody otrzymuje i potem on rozpoznaje, co weszło. I następnie albo coś włącza przez Wi-Fi czy przez LAN, albo wydaje jakieś polecenie. O, tu bramka IR połączona z Wi-Fi została, o 19.08 włączona, też wysyła. I tak działa ta moja przeróbka. Jest w pełni to synchronizowane z Domoticzem lub z Home Assistant. Wysyłanie kodów to tak jak było widać tutaj. Zdarzenia bramka IR. No to widzimy, odczyt jest po prostu z tekstówki. Pola typu tekst, a wysyłanie to jest po prostu zwykły adres internetowy, prawda, i kod w tym miejscu jest kod, który on ma wysłać. Te kody odczytane i wysłane są jednolite, tak, więc taki sam kod odbierze, jak użyję pilota oryginalnego od kina domowego, i taki sam jak ja wyślę, zadziała tak jak ten pilot. Długo na tym pracowałem, bo dziwo to nie jest oczywista rzecz, ale te kody są jednolite.